Rycerze po raz kolejny zawitali do Krosna Odrzańskiego. Z okazji 11. turnieju rycerskiego o pierścień księżnej Jadwigi Śląskiej wszyscy mogliśmy przenieść się do średniowiecza i zobaczyć, jak żyło się w tamtych czasach. Oczywiście rozpoczęło się od przekazania kluczy do bram miasta. Czcigodny książę, czcigodna księżno, na czas tych dwóch dni, gdzie zacne rody tu przybyły, przekazuję klucze od naszego grodu Krosna Odrzańskiego. Słyszałem, że macie niecny plan, by podatków w tym czasie nie pobierać, więc nie wiem, jak potem z gawiedzią dojdę do ładu. Ale mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla naszego piastowskiego grodu. W wasze ręce klucz od bram miasta. Każdy mógł odwiedzić wioskę rycerską i sprawdzić, czy dałby radę w średniowiecznych rzemiosłach takich jak wikliniarstwie, rzeźbie w drewnie czy garncarstwie. Impreza trwała dwa dni i była skierowana nie tylko do pasjonatów czasów księżnej Jadwigi Śląskiej, ale również do tych, którzy historią interesują się okazjonalnie. Między innymi dla tych drugich pierwszego dnia zorganizowano turniej łuczniczy, w którym wzięło udział 15 śmiałków. Dzień później turniej łuczniczy zorganizowano również dla rekonstruktorów. Tyle samo punktów co Marek, kiedy będzie miał? Nie wiem, nie. Tak? Nie wiem, nie darmy, ale... On dopiero pisze sobie. Musi zostać w tarczy. Łuki to jednak nie wszystko. Dzięki grupie rekonstrukcyjnej Swobodna Grupa Tańca Dawnego każdy mógł poznać kilka średniowiecznych kroków tanecznych. Do Krosna Odrzańskiego zawitał także Teatr Trójkąt i ich Pieśni Ucieszne. Modły, lecz jeden wielki był z nią ból, charakter miała podły, nie je. Grupa rekonstrukcyjna Strażnicy Kowalowej Góry zadbała o zabawy dla gawiedzi. Drodzy Państwo, przypomnę, że dzisiaj wchodzimy do zamku o pełnych godzinach i trzeba kupić bilet dzisiaj w promocyjnych cenach. Taki bilet można kupić w punkcie informacji turystycznej. Najważniejszym wydarzeniem był jednak turniej bojowy dla rekonstruktorów, którzy pojedynkowali się na poważnie, bez żadnej taryfy ulgowej. Jest punkt dla włosa. Karol, postaraj się, żeby chociaż jeden punkt był. Jest, jest. Jeden, jeden. Piękny cios na miętnicę. Jest, jest! 2-1 dla włosa. Fajny ten toporek. Jest, jest po dwa. Pierwszy. Po dwa. Biegę. Bijesz włosa! Na najlepszych czekały oczywiście wyróżnienia i nagrody od księżnej i księcia. I pierwsze miejsce zupełnie niespodziewanie tradycyjnie zajął Markus. Zapraszam bardzo serdecznie. Pierwsze miejsce w końcu. Brawa. Ostatni raz się daliśmy wygrać, Marek.
Ale to było w zeszłym roku też miało być ostatni raz. Tak, miało być ostatni raz.